Siema. Ostatnio dawno na kanale nie przyglądaliśmy się modom, a te z dnia na dzień tworzone są nowe. Stąd myślę, że to dzisiaj dobry pomysł, by przyjrzeć się tym najgłupszym, tym ciekawym i tym absolutnie przepięknym modom, jakie szczególnie ostatnio zostały dodane do Wiedźmina 3. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na Giga, turbo szefowego wiedźmińskiego Discorda, Wielka Redania. A my, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dzisiejszy odcinek. A zaczniemy sobie od modyfikacji Trizlor Friendly Chessboard Scar. Dobra, według moich precyzyjnych obliczeń pierwsza modyfikacja powinna dodawać do Tris Marigold takie książkowe oparzenie jak w książkach. Nie wiem dlaczego w ogóle w tej grze nie ma tych oparzeń, bo w książkach chyba one ewidentnie były zaznaczone. Natomiast to co jeszcze bym zrobił, to zmienił w sumie jej strój na taki bardziej, żebyśmy to widzieli, prawda? O, i to mi się podoba, ten strój. Chociaż trochę zasłania. Obawiam się, że w tym co ona ma teraz na sobie to się nie uda zobaczyć za bardzo. No ale spróbujmy, może tutaj na kamerze, o takiej, można coś tam zobaczyć, zerknąć, podglądnąć. Wydaje mi się, że ciężko będzie. Spróbujmy udać się do jej domu, może tam coś znajdziemy. I faktycznie ma te... Tak, Geralt? Ma te oparzenia. No generalnie gdybym miał powiedzieć, to chyba spoko, nie? Bo lorowo to tak bardziej jest. Te oparzenia pewnie były brzydsze, powinny być dużo brzydsze, a to są takie właśnie całkiem w porządku, nie? Te obrażenia, te oparzenia. Udałem się również do posiadłości Wegenbudów razem z Triss, gdzie miałem okazję jeszcze bardziej przyjrzeć się bliznom na klatce Triss, a to z powodu jej oczywiście przepięknej sukni. Nie wygląda to jakoś bardzo inwazyjnie, a dodaje gdzieś tam spoko. Myślę, że fajny modzik w ogóle. Taki szybki do wgrania i faktycznie lore friendly jest. Myślę, że spełnia swoją rolę i daje 8 na 10. Didiweth Desert Sky. Ciężka nazwa. In Other Regions. To modyfikacja, która dodaje niebo z pustynnej planety, którą odwiedzamy wraz z Avalachem, do normalnych lokalizacji z Wiedźmina. Teraz będziemy mieli świetne porównanie. Przed chwilą widzieliście, jak wygląda jako tako niebo. Teraz wyglądać powinno dużo, dużo ciekawiej dzięki właśnie tej modyfikacji. No wygląda zajebiście i to podobno w każdej lokalizacji tak wygląda. Znaczy dziwnie troszeczkę, ale mocno. Ogólnie mega, mega ładnie. No dziwnie by się grało, w sumie jakbym grał to Wiedźmakiem, a takie tutaj kosmiczne rzeczy na mnie lecą. Ciekawe co to w ogóle leci, wygląda jak jakieś statki kosmiczne. Ale chyba nie. Tak równo by leciały? Co by tu innego? Mamy też Skellige a propos modyfikacji. Tak wygląda, no kurde, mocarnie. Fajnie to wygląda, czy... Teraz się zastanówmy, czy ja bym mógł w to grać, tak że sobie tu idę, wykonuję, zabijam potwory. To jest fajne, to takie... To, co tu lata. Ale to już jakaś przesada, przecież to jakiś koniec świata. Ale wygląda zajebiście. Mega to wygląda fajnie. Wygląda to zajebiście, ale wręcz aż... No kosmicznie to wygląda. No całkiem nieźle. Dzięki tej modyfikacji niebo możemy zmienić nie tylko na Skellige, ale również w Nowigradzie. W całym Velen. W Toussaint, gdzie w połączeniu z tamtejszymi kolorami wygląda to absolutnie prześwietnie. Przyznać trzeba, że ta modyfikacja to jedna z najlepszych i najpiękniejszych jakie widziałem, ale jedno jej trzeba zarzucić, po prostu nie pasuje do tego uniwersum. Nie jest lorowo zgodna, dlatego ode mnie otrzymuje tylko i wyłącznie 7,5 na 10. Tylko, bo jeżeli oceniałbym samą grafikę, to ten mod wylądowałby zdecydowanie na samym podium wszystkich graficznych modów, jakie widziałem kiedykolwiek w Wiedźminie 3. Naprawdę to wygląda tak świetnie. Następna modyfikacja nazywa się Stary Igni. Następna modyfikacja powinna nam zmieniać Igni. Generalnie powinno to wyglądać troszeczkę inaczej, niżeli jest jak teraz, ale i tak, tak czy siak, ty. Zajebiste, skoro że niestety ta poświata jest taka czerwona. Ale, ty, no mega fajne. To generalnie powinno inaczej wyglądać. Jest to stary mod i niestety w najnowszej wersji widać nie do końca robi to co powinien. Powinny jakieś gwiazdki lecieć. Ale tak szczerze mówiąc, kurde, ty, chyba nawet lepiej. Kozacko to wygląda, do tego jeszcze ta
ten ogień taki zielony i powinniśmy mieć jeszcze to znamie z serc kamienia, niebieskie. Za pomocą modyfikacji też można takie znamie zmienić. Spróbujmy ulepszyć sobie. Dobra, alternatywny znak. O właśnie. Jakie głupie. A szkoda, teraz to rozkminiłem. Taka szkoda, że tak się dzieje. I ten alternatywny znak tak dziwnie wygląda. Bo jakby ten ogień faktycznie był taki niebieski. Mega fajnie. Szkoda, taka pod trolling modyfikacja. Ale by było. Wtedy to by było. Kiedyś to też było. Dobra, spróbujmy tutaj zaszaleć. Ogień niestety taki sam kolor. Szkoda, naprawdę szkoda. Bo myślę, że w ogóle ta modyfikacja ma fest dobry, duży potencjał. Żeby to naprawdę jakoś tak, nie wiem, fajnie wyglądało. Takie niebieskie ignis, spoko mega. No to, co mam o tym powiedzieć w sumie? Że strollowane zostało ewidentnie. Z tymi gwiazdkami. Modyfikacja ta otrzymuje ode mnie 3 na 10. Nie jest to żadnego rodzaju mem, a tak naprawdę wystarczyło zamiast gwiazdek delikatnie zmienić kolor igni, by wyglądało to naprawdę ciekawie. Twórca ewidentnie przytrollował. Co to, szanuję, ale... Ale to nie jest tier lista najgłupszych modyfikacji, tam zdecydowanie byłoby wysoko. Czwarta modyfikacja, którą wam dzisiaj pokażę, nazywa się Immersive Wine Cellar of Corvo Bianco i dodaje nam do Wiedźmina możliwość otwierania beczek z winem. W praktycznie całym tu są. Znowu ten Geralt z Dickiem, co jest? Zawsze, całe życie mnie będzie prześladować w tej grze. Następna modyfikacja powinna pozwolić nam właśnie jakby używać na każdej winiarskiej skrzynce młotka, a co za tym idzie, będziemy mogli wino z niego pozyskiwać i jakaś animacja też będzie. Będziemy mogli normalnie podkradać ze skrzynek wino. Dziwne, ale nie wiem, czy w sumie ma to sens. O, tu jest coś. Właśnie, i tutaj nie mamy tego podświetlonego, a zatem powinna być animacja. Weźmy sobie może... pochodnie. I właśnie, i Geralt tu powinien cyk i podpierdzielać normalnie winko ze skrzynki. Ty, pierwszy raz w ogóle widzę to wino. I pyk i wylewamy z naszej winnicy. No, generalnie jak się tak zastanowię, no to ma to jakikolwiek sens, no bo jakby to jest nasza winnica i albo w ogóle generalnie wszędzie, gdzie są beczki z winem, to tak generalnie powinniśmy robić. No nie, że podchodzimy sobie i faktycznie wylewamy to wino. Natomiast no dziwne, w sumie. No nie wiem, w sumie spoko, no bo jakby, ale gdzie on by to wlewał? No niby do butelek, które ma przy sobie, no... Niby ma to sens, ale dziwna modyfikacja, nie wiem co mam o niej sądzić. Chyba ona nic w rozgrywce za bardzo nie zmienia, więc modyfikacja miała napisane, że będziemy mogli podchodzić i z beczek wylewać wino. I jak widać właśnie to możemy zrobić. Także chyba 8 na 10 mi się wydaje, że to uczciwa ocena. Nie no, jakie 8 na 10 w sumie? Przecież ona tu nic nie robi, dobra, 6 na 10. Dziwna ta modyfikacja. Czy wylewam jakieś wino? Jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy jak przyjdziemy do czyjejś winnicy, czy możemy im ukraść wino? Oj! Oj, oj, oj! Wypite wszystko! No kurde. No to lipa. No to odpowiedzi tu nie znajdę na to pytanie. Chyba. Piąty mod jest naprawdę fajny, a nazywa się Winter at Kaer Morhen. Dobra, i została nam chyba najfajniejsza modyfikacja na sam koniec. Od twórców tej samej modyfikacji, o której już nagrałem pewien odcinek, czyli... nie pamiętam jak się nazywał. Zimowe tu są chyba. W każdym razie wyskakuje wam teraz w prawym górnym rogu, jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć. Twórca tam chyba pisał, że w ogóle dodali jakąś aktualizację, ale... Idźmy do Kaer Morhen, bo tutaj podobno zadymiło się. Święta przyszły. Coś zepsułem z kamerą. W ogóle jest jakieś dziwnie ustawione, ale jest w sumie wywalone. No i jest, śnieżne Kaer Morhen. Kurde, no śnieżne Kaer Morhen nie robi aż takiego wielkiego wrażenia, jak w sumie śnieżne tu są. Myślałem, że będzie robić. Ale nie robi. Trochę przypomina to Kaer Morhen podczas ataku tego, nie? Na pewno będziecie wiedzieć, jak ja wam powiem tego, nie. Podczas ataku Dzikie Ogony oczywiście. Ta wyrwa tutaj... To jest wykonana właśnie przez Dziki Gon. I wcześniej tutaj masz otwarte bramy, jak przychodzisz do Kaer Morhen, a później to się zamyka i jakby boom, i to masz od Dzikiego Gonu tą tutaj wyrwę. Powalona jak szczegółowa jest ta gierka.
Kurde, chyba ten śnieg do Kermoren tak strasznie w ogóle pasuje, że właściwie mogłoby tu cały czas być ten śnieg, to w sumie to by to nic nie zmieniło. Nie wiem, czy może ładniej, czy nie, ale wiecie co mogli zrobić? Dwa jakby sezony, nie? Że jakby raz jest śnieg, raz nie ma śniegu, to też mega tak urozmaica rozgrywkę i... No nie wiem, fajnie zobaczyć to Kermoren śnieżne, no. Natomiast nieśnieżny Kermoren, umówmy się, też jest zajebiście ładne. Zważywszy, że dzisiejszy odcinek nie jest jakimś szczegółowym omawianiem, nie z omawianiem 8-minutowym jednego moda, tak? Tylko skupiamy się tu na wielu modach. Pozwolę sobie nie wchodzić w szczegóły i powiedzieć tylko, że mod mi się podoba i myślę, że jakbym miał oceniać modzika, kurde, swoją rolę spełnia. Jakoś dziwnie troszeczkę, jeżeli chodzi o kolory, wygląda to Kermoren, ale myślę, że to jest akurat rzecz, nad którą można popracować, tak? Nie jest to jakaś wielka tragedia. Mapa się zmieniła, tak jak tu są? Nie, mapa wygląda tak samo. Ale tak generalnie chyba naprawdę w porządku to wygląda. Szkoda, że CD Projekt Red po prostu nie dodał jakiś pół roku do gry, albo właśnie po ataku dzikiego gonu, takiego śnieżnego Kermoren. Chociaż na chwilę. Wygląda to naprawdę fajnie i urozmaica rozgrywkę. Ciężkie pewnie do zrobienia też jakoś nie było. Ostatecznie modyfikacja robi to, co miała, czyli dodaje śmiech. Co ja gadam? Ostatecznie modyfikacja robi to, co miała, czyli dodaje śnieg do wiedźmińskiej twierdzy. Jednak tak jak powiedziałem, ma ona sporo mankamentów. Między innymi to, że wszystko jest tam po prostu wyblakłe. Ode mnie otrzymuje mocne 7 na 10, co kwalifikuje ją na ten moment na miejscu trzecim. Ostatnia modyfikacja to modyfikacja, którą naprawdę wynalazłem z czeluści internetu. Nazywa się Custom Geralt Model i dodaje, nie wiem co to jest, Jackie Chana do Wiedźmina. A autor w opisie napisał, że to jego twarz. Tym świetnym modem, którego pobrało 10 debili, w tym ja, kończymy dzisiejszy odcinek. Tak prezentuje się ostateczna tabela, bo ta modyfikacja zdecydowanie otrzymuje 10 na 10. Żeby poświęcić czas na nauczanie się, jak modyfikuje się Wiedźmina, tylko po to, żeby stworzyć moda ze swoją twarzą, to trzeba mieć naprawdę ostro nasrane w bani, a to szanuję. Jaka kasajska modyfikacja w ogóle. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na kanale i giga. Turbo szefowy wiedźmiński Discord w opisie, możecie tam zajrzeć, a my widzimy się pewnie za jakieś 2 dni. Siema.